told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, yeah, yeah, yeah. Hejka, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. No i ja dzisiaj przyszedłem do was z kolejnym vlogiem, a w zasadzie to vlogów dawno nie było, więc mam nadzieję, że się cieszycie na mój super powrót świetnych vlogów. W każdym razie, ja byłam dzisiaj w szkole, no niesamowite, i powiem wam, że tak a propos szkoły, to jestem załamana kolejnym tygodniem, bo no jest lekko zawalony, w sensie na pewno nie będę się nudziła w weekend, bo muszę się nauczyć m.in. na biologię, mam kartkówkę z mitozy i mejozy i powiem wam, że o dziwo nie narzekam, ponieważ nawet te tematy są spoko, w sensie uczyłam się ich wczoraj, na dzisiejszy dzień i nie wiem, jakoś tak mi się nawet spodobały, więc mam nadzieję, że dobrze mi pójdzie. Mam też coś z chemii, pewnie będzie coś z polskiego, odpowiedź ustna z historii i mam zamiar się w końcu zgłosić. To samo zresztą też z biologią, no i mam chyba 3 prezentacje do zrobienia, więc no, nudzić się raczej nie będę. Ale jest tak, świetnie. No i jeszcze mam angielski, właśnie, zapomniałam o najważniejszym, skandal. I mam właśnie kartkówkę z angielskiego. Mam nadzieję, że się jakoś wyrobię i chyba nawet zacznę naukę dzisiaj, ponieważ no nie wiem, czy się wyrobię przez weekend z tym wszystkim, ale co tam. W każdym razie mogę wam powiedzieć, że czuję, jakby mnie coś rozkładało, boli mnie tak w gardło, takie dziwne uczucie mam i katar, więc kocham marzec, jest świetnie. Ja już tutaj myślałam, że w końcu się coś pogoda poprawi, chociaż się niby coś poprawiło, ale no nie wiem, masakra. Zaczyna mi coś rozkładać, więc nie jest fajnie. Mam nadzieję, że u was wszystko ok. I tak, piszę sobie teraz lekcję z chemii. Jest świetnie, kocham chemię. Miałam kartkówkę dzisiaj i myślę, że poszło mi całkiem spoko. Zobaczymy, jaka będzie właśnie ocena. Robiłam sobie ostatnio porządki w mojej szafie i znalazłam kilka fajnych ubrań, w których w ogóle nie chodzę, między innymi właśnie ta bluza i mam zamiar to zmyć. Muszę w końcu zacząć chodzić w tych ubraniach, ponieważ wiszą i się kurzą w zasadzie. I oprócz właśnie tej bluzy znalazłam też na przykład taką fajną koszulę w kratę, która jest chyba z Shina, taka też właśnie niebieska i w ogóle podobają mi się niebieskie kolory na mnie. Nie wiem, możecie ocenić, ale jakoś tak dobrze czuję się w tym kolorze. I muszę właśnie porobić takie jakby outfity na dniach, żebym wiedziała, co ubierać, wiecie chyba o co chodzi, nie że szafa coś tam wyrzuci w ogóle, tylko no takie zaplanowane outfity, żebym też chodziła w tych takich ala starszych rzeczach i też widać moje włosy, bo ostatnio nakładam sobie tu odżywkę koloryzującą z Only Bio i tak, ładnie się tu prezentuję moim zdaniem i szaleję po prostu. Tak się teraz mniej więcej prezentuje ta szafa. Może wy powiecie, że za bardzo nic się nie zmieniło, ale powiem wam, że trochę się to jakby poluźniło, jest więcej miejsca i tak, też inaczej to ułożyłam. Jestem w zasadzie trochę śmieszna, bo zamówiłam kolejne ubrania, więc jest świetnie. Cały czas chodzę w tym samym, sama to przyznaję i nie wiem, muszę w końcu zacząć chodzić w tych ciuchach, w których nie chodzę, bo jest dramat ze mną. Teraz wam pokażę, jakie rzeczy sobie ostatnio zamówiłam. Większość jest właśnie z Bershki, chociaż no tylko jedna rzecz nie jest z tego sklepu, więc zapraszam was do oglądania tego świetnego mini haulu zakupowego. No i na samym początku mamy taką oto bluzę. Jest ona właśnie zasuwana z kapturem. Tu ma też takie kieszenie i powiem wam, że ona jest taka jakby troszkę krótsza. I od dłuższego czasu polowałam na taką bluzę, więc cieszę się, że w końcu coś znalazłam. I jakby ktoś pytał, to były jeszcze inne kolory. Ja mam akurat czarny, ale był też chyba taki niebieski, ciemny, biały oraz szary. Tak ta bluza wygląda i ona właśnie jest taka jakby ala krótsza, w sensie, bo wiem, że są takie trochę większe, bardziej oversize. Tak właśnie ona się prezentuje. Nawet do tego nie wygląda najgorzej, więc tak.
Następnie mamy taką oto bluzkę z dekoltem i mam takie dwie, tyle że właśnie jedna jest w kolorze szarym, druga w kolorze czarnym. I wiem, że na relację dodawałam jakieś zdjęcie z nią chyba i dużo osób się właśnie pytało, skąd ona jest, więc jak coś to jest z Bershki. I ona ma takie jakby poszerzone na końcu rękawy, też tutaj jest takie szycie właśnie na rękawach i jeszcze tutaj tak normalnie. Więc nie, mega mi się spodobała i to w ogóle wypatrzyła moja mama, więc moja mama ma niezłe oko. No i tak jak powiedziałam, mam jeszcze ją w kolorze czarnym, no i tak tutaj ona właśnie się prezentuje. Była na promocji, więc stwierdziłam, że jeszcze wezmę ten drugi kolor, ponieważ nie mogłam się zdecydować, który wziąć. Tak się prezentuje ta bluzka na mnie i powiem Wam, że nawet ładnie fituje z tym oto naszyjnikiem. No i czarna wygląda tak samo jak szara, tyle że kolor się zmienił, wiecie zresztą o co mi chodzi. Więc możecie napisać w komentarzach, która według Was jest ładniejsza, czy ta czarna, czy szara. I tak, ja Wam powiem szczerze, że nie mam pojęcia, obydwie mi się tak samo podobają. Kolejna rzecz, czyli taka oto bluzka w kolorze zielonym, to jest w ogóle jakaś nowość w moich ubraniach, ponieważ no za bardzo nie chodzę w zielonych kolorach i tak właśnie ona się prezentuje. Też wypatrzyła to moja mama, więc to jest totalny szok. I powiem Wam, że jest całkiem ładna, jest taka trochę też krótsza. No i tak ona wygląda. Powiem Wam, że nawet spoko ten kolor się prezentuje, nawet dobrze w nim wyglądam. I tą bluzkę myślałam, żeby właśnie dopasować do takich jednych spodni, które zresztą zaraz Wam pokażę. No i ostatnia rzecz z Bershki, czyli są to takie oto spodnie, które nie wiem jak Wam je pokazać, ale tak się mniej więcej prezentują. Jeszcze z tyłu mają bardzo fajne kieszenie tutaj, mega mi się podobają i powiem Wam, że były one mocno wykupione w tej Bershce, w której ja byłam, więc chyba są mocno chodliwe, ale tak, były też inne kolory, jakby ktoś pytał, ale ja wzięłam akurat taki. No i tak się właśnie prezentują te spodnie i myślałam, żeby je połączyć z tą oto właśnie bluzką. Nie wiem, możecie napisać, co o tym myślicie, będę jeszcze próbowała z innymi górami, ale na razie mamy takie oto połączenie. No i już ostatnia rzecz i są to buty. Normalnie ja szaleję z tymi butami, ale są to Air Force Shadow, jakby ktoś pytał. I nie wiem, są po prostu przegenialne. Ja je właśnie też mierzyłam w Warszawie i mega mi się spodobały, ale ostatecznie ich nie wzięłam i teraz się właśnie na nie skusiłam i są po prostu prześliczne. Nie wiem, ja się będę bała w nich chodzić, ponieważ są takie bielutkie, a znając mnie to ja pewnie je ubrudzę przy pierwszym lepszym wyjściu, ale są no mega ładne. Sami zobaczcie, no nie wiem, mega mi się podobają i strasznie się cieszę butami, więc to jest totalny hit. Jeszcze pokażę Wam te buty z bliższa, ponieważ zdaję sobie sprawę z tego, że wcześniej mogłam nie za dokładnie je pokazać. Mega, mega, mega ładne, tyle mogę powiedzieć. Jeszcze kupiłam sobie do tych butów takie oto wkładki, które się wkłada tutaj do środka, żeby to się nie zaginało. Zwracam na to uwagę i takie same wkładki kupiłam sobie właśnie do Dunków i wspominałam Wam o tym i pytaliście się, czy w końcu je zamówiłam i jak tak, to czy mi się sprawdzają. Tak one właśnie się prezentują, takie śmieszne cosik. No i to się właśnie wkłada do środka. Jeśli Wam coś tam przeszkadza czy coś, to możecie sobie to dociąć. Tutaj są nawet takie linie, żeby to uciąć równo. I powiem Wam, że dla mnie jest to wygodne. Dużo osób pisało, że to właśnie nie jest do końca wygodne, a mi to właśnie w ogóle nie przeszkadza, nawet nie czuję, że to mam, a buty faktycznie mi się nie zaginają, więc stwierdziłam, że do tych tak samo kupię. No i w każdym razie kupowałam je na Allegro, jakby ktoś pytał, więc zostawię Wam też link w opisie. Piszę teraz lekcje, aktualnie piszę właśnie notatkę z polskiego i ostatnio pytacie mnie, z czego korzystam do robienia notatek, więc myślę, że mogę Wam ponownie pokazać, ponieważ wiem, że jest tutaj wiele nowych osób na moim kanale. No i ten odcinek, w którym ostatnio właśnie pokazywałam, z czego korzystam, był no dawno, więc robimy taką jakby ale aktualizację. Do zrobienia dokładnie tej notatki użyłam m.in. właśnie takiego długopisa, następnie jest brush pen czarny z Pentela, możecie go dorwać gdzieś w Biedronce albo po prostu zamówić przez internet. Następnie mamy taki brush pen i pisek, nie mam pojęcia z czego on jest, ale tutaj macie napisane i to było w jakimś zestawie i właśnie tym robiłam te takie jakby napisy drukowanymi literami. I jeszcze mamy jeden brush pen z Pentela, którym robiłam na przykład ten napis renesans. No i oprócz tego też często korzystam z tego różowego brush pena, on również jest z Pentela i jeszcze z tego, tutaj macie właśnie dokładną nazwę i właśnie nim robię podobne napisy co tym niebieskim, te drukowane literki.
Możliwe, że Wam kiedyś wspominałam o tym, że mam dwa plecaki z Kankena i będę chodziła w nich tak na zmianę, ponieważ jeden mam właśnie czarny, on jest nowy i drugi jest właśnie szary. I powiem Wam, że wyszło tak, że chodzę cały czas w tym czarnym i zastanawiam się, czy nie zmienić teraz na ten kolor, bo nie wiem, ten czarny mnie troszkę drażni, bo strasznie łatwo się brudzi i w ogóle wszystko widać, a na tym jednak no nie do końca. Tu jedynie są jakieś przebarwienia, ale to z podstawówki, w podstawówce dużo się działo i tak się właśnie zastanawiam, czy nie zacząć chodzić w tym, bo całkiem spoko jest nawet. I nie wiem, ale on mi się kojarzy z takimi typowo turystycznymi plecakami, ten kolor, nie wiem, jakoś tak po prostu. Mam wrażenie, jakbym traciła głos i to jest chyba najgorsze uczucie, jakie może istnieć. Jeszcze ja swój głos jakoś tak mega dziwnie słyszę, więc mega mi się to nie podoba. Szczególnie jeszcze do tego dziwnie się czuję, bo no słońce wyszło, jest całkiem ładnie, aczkolwiek wciąż jest zimno i wieje. Ale no, ja już się totalnie nie mogę doczekać wakacji, w sensie, nie wiem, ale wakacje, no chciałabym już, bo jest... Między innymi ciepło, nie ma szkoły i no jest więcej wolnego czasu, więc mega bym chciała już wakacje i normalnie zaczynam je planować, ale zobaczymy, co z tych planów wyjdzie. Możecie napisać, czy wy też robicie coś tego typu, jakieś plany, taką listę, co chcecie zrobić i możecie napisać na przykład co, to też się zainspiruje, więc tak. No i to będzie już raczej na tyle w tym odcinku, więc zostawcie łapeczkę w górę, no i widzimy się w kolejnym odcinku, a więc pa, pa!